Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a naszym gościem jest dziś pan Michał Gołębiowski, kandydat na prezydenta Chełma. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło gościć w Radiu Lublin. Czy będzie pan czarnym koniem tych wyborów? Pytam, bo pańska kandydatura na prezydenta Chełma wpłynęła do Państwowej Komisji Wyborczej rzutem na taśmę, właściwie chyba na kilka godzin przed upływem terminu. Tak, zgadza się. Dosłownie kilka godzin przed końcem terminu zarejestrowaliśmy kandydata na prezydenta Chełma. No i tak właśnie między sobą, nawet w komitecie rozmawialiśmy, że będziemy właśnie czarnym koniem tych wyborów i zrobimy, po prostu zaskoczymy wszystkich. Dlaczego pan chce zostać prezydentem swojego miasta, w którym mieszka pan od urodzenia? No dlaczego? Widzę, że w Chełmie nie dzieje się dobrze, tak? Gołym okiem widać, że po prostu gospodarka upada. Miasto się w zasadzie wyludnia, coraz mniej tych mieszkańców mamy. No i po prostu nie wygląda to dobrze według mnie. Postanowiłem, że spróbuję coś zrobić i nie będę po prostu się temu wszystkiemu przeglądał z boku. I czas po prostu zacząć jakieś działanie. Miasto, mówi pan, miasto upada, to znaczy ma pan konkretne zarzuty dotyczące kierowania urzędem miasta, kierowania samorządem wobec urzędującego prezydenta Jakuba Banaszka? Znaczy nie powiem, że to jest wina tylko samorządu, ponieważ tutaj też rząd ma duże znaczenie, duży wpływ na tą sytuację. Natomiast widać po prostu gołym okiem, jeżeli się przejdziemy po centrum miasta Chełma, że tych po prostu lokali pustych jest coraz więcej, tych firm jest coraz mniej. Ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy w centrum miasta, powiedzmy na placu doktora Edwarda Łuszkowskiego, zwalniał się jakiś lokal, to ten ktoś nawet nie musiał się ogłaszać, nie musiał wieszać kartki, że lokal jest do wynajęcia, bo już tylko ludzie widzieli, że lokal jest pusty i się znajdowała się następna osoba, która chciała ten lokal wynająć i po prostu prowadzić tam jakąś działalność gospodarczą. No dzisiaj niestety wygląda to zupełnie inaczej. Chełm nie jest atrakcyjny do mieszkania, do życia, do pracy, do prowadzenia biznesu, pana zdaniem? Moim zdaniem nie do końca. Mógłby być lepszy właśnie. Jednym z pomysłów naszych na poprawę tej sytuacji jest obniżka po prostu podatków. Samorząd, oczywiście rząd tutaj ma też duży wpływ na to, ale samorząd może dużo podatków obniżyć i wydaje mi się, że ta obniżka podatków, czy to podatku od nieruchomości, czy za chociażby odpady komunalne, podatek rolny i wiele innych, obniżenie tych podatków po prostu może sprawić, że w Chełmie będzie żyło się znacznie lepiej. A to w tym przypadku akurat, jak rozumiem, idzie pan jednym frontem razem z urzędującym prezydentem Jakubem Banaszkiem, bo on też w tej kampanii obiecuje, znaczy z jednej strony mówi o tym, że w kolejnej nie będzie na pewno podnoszenia miejskich podatków, z drugiej strony te podatki, które można, czyli między innymi od środków transportowych, rolnych właśnie, o których pan też powiedział, nie będą nie tyle podnoszone, co będą obniżane. Czyli dobra decyzja. Tutaj się zgadzacie z konkurentem. Znaczy, jeżeli pan prezydent zdecyduje się obniżyć podatki, no to oczywiście ja nie jestem typem człowieka, który wszystko, co mój konkurent robi, jest złe. Jeżeli któryś z moich konkurentów stwierdzi, że obniży podatki, to jest bardzo dobry pomysł. Z tym, że no cóż, prezydent miał 5 lat, żeby te podatki obniżyć. Nie powiem, bo coś tam było obniżone. Ostatnio na przykład podatek rolny był obniżony. Natomiast my chcemy pójść krok dalej i obniżyć te podatki jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, żeby po prostu ruszyć tą gospodarkę. A czy nie ma takiego zagrożenia, że wraz z obniżką podatków jednak no mniejsze wpływy do budżetu i to też z kolei odbije się na finansach samego samorządu? Z jednej strony tak, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli pan sobie porozmawia z przedsiębiorcami w Chełmie, największym ich problemem są po prostu wysokie koszty prowadzenia działalności. I każde obniżenie tych kosztów sprawi to, że oni będą mieli lżej, że te firmy zaczną się rozwijać, być może zaczną powstawać nowe, no bo w tej chwili sytuacja jest odwrotna, tak? To co jeszcze zmieniłby pan w Chełmie, czego jeszcze panu w mieście brakuje?
Czego mi brakuje? Może tak, co bym zmienił? Na pewno chciałbym usprawnić ruch drogowy w Chełmie. Według mnie w tej chwili jest tragedia. Jednym właśnie z programów naszego komitetu Alternatywa dla Chełma jest Chełm przyjazny dla kierowców. Co chcemy zrobić w tym kierunku? Na pewno zlikwidować część progów zwalniających. Uważamy, że jest ich za dużo. Są czasami w miejscach zupełnie niepotrzebnych. Nie wpływają na bezpieczeństwo? Zależy gdzie. Według mnie chyba nie. Nawet ostatnio była sytuacja w Chełmie na ulicy Kolejowej, gdzie kierowca chciał ominąć próg zwalniających, bo tam były takie, powiedzmy, podzielone na dwa, tak? Chciał ominąć i doprowadził do kolizji z drugim samochodem jadących naprzeciwka, także no ja uważam, że nie poprawiają jakoś znacznie bezpieczeństwa. Spowalniają na pewno ruch i powodują tym agresję jakąś tam u kierowców. Wspomniał pan o tym waszym komitecie, startuje pan z komitetu Alternatywa dla Chełma. Kto tworzy ten komitet? Kto za panem stoi? No, stoją za mną zwykli chełmianie, mieszkańcy Chełma i przedsiębiorcy, i zwykli pracownicy. Po prostu zwykli ludzie. Między innymi ja jestem założycielem tego komitetu, tak? Ja pytam też dlatego, że media piszą o panu narodowiec i antyszczepionkowiec. Co pan na to? No cóż, czy jestem antyszczepionkowcem? No nie powiedziałbym, biorąc pod uwagę, ile szczepionek przyjąłem od małego, to po pierwsze. Domyślam się, że chodzi oczywiście o kwestię pandemii COVID-19, o kwestię podejścia do lockdownu, wprowadzenia pewnych ograniczeń. I jasne. Tutaj akurat pan też, przynajmniej w tej aktywności w mediach społecznościowych, jakby jasno dawał wyraz swoim poglądom na ten temat. Tak, zgadzam się, nie wypieram się tego. Nawet Gazeta Wyborcza wspomniała właśnie o mnie w ten sam sposób, co pan powiedział. Natomiast ja nie uważam się za antyszczepionkowca. Oczywiście brałem udział w protestach przeciwko tym lockdownom i tak dalej, ale i też wypowiadałem się na nich i mówiłem, że ja jestem po prostu za wolnym wyborem. Ja się po prostu nie zgadzam, żeby ktoś mnie do czegoś zmuszał, czy kogoś z mojej rodziny, czy kogokolwiek innego, tak? Mam wybór, albo chcę, albo nie chcę. Kto chce się szczepić, proszę bardzo, ja nigdy tego nikomu nie broniłem. Mówi pan o sobie, że patriotyzm ma pan zapisany w genach. Członkowie pana rodziny walczyli w Legionach Piłsudskiego. Tak, zgadza się. Dokładnie mój prawy Franciszek Pająk walczył w 7 pułku Ułanów. Wielokrotnie odznaczony, przyłożył się do właśnie zdobycia przez Polskę niepodległości, z czego jestem dumny. I z tego właśnie powodu też często jeżdżę do Warszawy na Marsz Niepodległości. Jest to takie moje ulubione święto, można powiedzieć. Wszystkich serdecznie zapraszam. No niektórzy nazywają to Marszem Nacjonalistów. No ja się z tym totalnie nie zgadzam. Wydaje mi się, że najczęściej mówią tak osoby, które chyba tam nigdy nie były. Natomiast jak się tam pójdzie do środka, to atmosfera naprawdę jest wspaniała, tak? I tam nie ma tam jakichś, powiedzmy, nie wiem, ludzie sobie wyobrażają tam jacyś kibole, bandyci i tak dalej. Nie, tam są zwykli ludzie. Są babcie z wnuczkami, rodzice z dziećmi, same biało-czerwone flagi. Naprawdę atmosfera jest tam świetna według mnie. Jeśli pan mówi, wracając też do tych postulatów programowych z kampanii, jeśli pan mówi o tym, że naszym miastem można zarządzać lepiej, czyli jak? Wydaje mi się, że pieniądze, które są wydawane, można rozporządzać lepiej, bardziej rozsądkowo. Tak jak mówiłem wcześniej, my byśmy chcieli obniżyć te podatki. Obniżając podatki, trzeba właśnie też pomyśleć o wydawaniu pieniędzy, tak, żeby nie wydawać pieniędzy na rzeczy niepotrzebne. Właśnie impulsem rozwojowym mogło być co? No bo zawsze jest tak, że i ta kampania jest tego też kolejnym przykładem, że kandydaci, no można powiedzieć, licytują się na przykład na inwestycje, które chcieliby zrealizować. Pan ma taką jedną inwestycję, którą chciałby zrealizować jako prezydent Chełma? Ja bym zostawił tą kwestię raczej właśnie mieszkańcom i przedsiębiorcom, żeby oni tworzyli te firmy i oni tworzyli tą gospodarkę. Możemy podać przykład w Chełmie, że
te inwestycje właśnie, które miały tą gospodarkę ruszyć, nie zawsze się sprawdzają. Powstało w Chełmie na przykład Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej, które miało tą gospodarkę pobudzić. Tak się pana zdaniem nie stało? No moim zdaniem nie, ponieważ to są ogólnie magazyny i biura do wynajęcia, tak? Wydaje mi się, że przedsiębiorcy nie potrzebują nowych budynków, pałaców, w których chcą prowadzić działalności, tylko potrzebują niskich kosztów prowadzenia tej działalności, aby firmy były, aby mogły firmy po prostu zarabiać. I kolejny cytat jeszcze. Chełmianie potrzebują prezydenta, który będzie reprezentował ich interesy, a nie takiego, który wykonuje polecenia partii. A tacy są właśnie moi kontrkandydaci. No ale z 5 kandydatów to chyba tylko Łukasz Krzywicki należy do partii politycznej Platformy Obywatelskiej, bo pozostali no, deklarują jasno i sytuują się jako bezpartyjni kandydaci. Łącznie z prezydentem Banaszkiem. No tak, zgadza się, natomiast spójrzmy na komitety, z których startują lub komitety, które ich popierają. Można powiedzieć na przykład, że nasz prezydent, pan Jakub Banaszek, jest bezpartyjny, natomiast ma poparcie PiS-u, tak? Czego się oczywiście nie wstydzi i to poparcie widać było w ciągu tej 5,5-letniej już kadencji. Tak, zgadza się. Natomiast mówię, dlatego my się nazywaliśmy Alternatywa dla Chełma, bo jesteśmy po prostu alternatywą dla aktualnie rządzących partii i ich przedstawicieli w samorządzie. Pan do partii politycznej żadnej nie należy? Nie należy, nie. Jaka będzie pierwsza decyzja Michała Gołębiowskiego, jeśli to wyborcy panu powierzą pełnienie funkcji prezydenta Chełma w tych wyborach? Pierwszą moją decyzją no to będzie chyba to rozmontowanie progów zwalniających i usprawnienie tego ruchu w Chełmie, ponieważ na tak, no to jest taki troszeczkę mały skandal, że w tak małym mieście, żeby były po prostu tak duże korki. Podam przykład, że ulica Wiercińskiego, która była po prostu, na którą mieszkańcy wiele lat czekali, żeby została wyremontowana, wcześniej musieli omijać tam ogromne dziury. Ulica została wyremontowana, na dzień dobry progi, no i teraz muszą omijać progi, także no, nie w tą stronę powinno to iść. A co się musi wydarzyć, żeby doszło do zmian, o których pan mówi, to żeby panu wyborcy zaufali? Co się musi wydarzyć do 7 kwietnia, do tego rozstrzygnięcia, przynajmniej w pierwszym jego etapie? No cóż, no tutaj już pozostawiam tą kwestię wyborcom. Oni po prostu muszą przemyśleć, czy jest sens dalej robić to, co robimy od 10 lat, czy właśnie lepiej zagłosować na tą alternatywę, na osoby, które mają troszeczkę inne podejście, no i sprawdzić, jak będzie, czy będzie lepiej. A ja wiem, że na pewno będzie lepiej, jeżeli my dojdziemy do władzy. A stanie się tak w pierwszej turze, czy będą 2 tury potrzebne w Chełmie do wyłonienia zwycięzcy tych wyborów? No to jest ciężkie pytanie. Mogę jedynie strzelać, że według mnie będzie druga tura. Obstawiam drugą turę Jakub Banaszek kontra Michał Gołębiowski. A co z tego wyniknie i ile z tych scenariuszy i przewidywań Michała Gołębiowskiego się sprawdzi? Oczywiście czas pokaże, już niebawem 7 kwietnia pierwsza tura wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych, także w Chełmie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Gołębiowski, kandydat na prezydenta Chełma z komitetu Alternatywa dla Chełma, był gościem Radia Lublin. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję również.